Dzień dobry Państwu, z tej strony ponownie wita Państwa Marcin Janowski z Bydgoszczy. Na wstępie chciałbym, nawiązując do poprzedniego filmu, czyli ogólnego zarysu kolektywistycznej demokracji spółdzielnościowej, chciałbym w tym, że tak powiem, już filmu odnośnikowym do poprzedniego opisać tylko mój punkt widzenia na temat aktualnego ustroju gospodarczego, jaki mamy w Polsce i na świecie. A mianowicie, proszę Państwa, moim zdaniem na dzień dzisiejszy coraz bardziej zostaje ograniczana w praktyce życia codziennego poprzez uwarunkowania handlowe, środki masowego przekazu, poprzez struktury korporacyjne, poprzez edukację. Coraz bardziej zostaje ograniczona demokracja. Demokracja praktycznie jest tylko możliwa poprzez oddanie głosu raz na 4 lata do urny wyborczej na jakąś osobę, na jakiegoś oczywiście tam wybranego przez nas polityka, który fizycznie nawet nas nie zna i tak naprawdę i tak realizuje swój plan, który nie zawsze jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, na jakich człowiek taką osobę jedną czy drugą wybierał. Bynajmniej to jest demokracja, w której tak faktycznie ja to nazywam wielka demokracja, wielka nieobecna, nie? A więc wielka nieobecna demokracja, w której tak naprawdę nic nie mam do powiedzenia. Mogę owszem manifestować, mogę uczestniczyć też w jakichś tam manifestacjach i tak dalej. No owszem, tam są to takie tam populistyczne warunki, żeby wysłuchiwać takich ewentualnie ludzi jak ja i mi podobnych, czy tam każdych innych ewentualnie, którzy tam czują się w jakiejś formie poszkodowani, ale zazwyczaj tylko na przyzwoleniu, na takie pomanifestowanie, na takim przyzwoleniu się tylko kończy, a więc no niech sobie pokrzyczą, rozejdą się do domu, a i tak będzie tak, jak my rozporządzimy, a więc no ja, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie widzę w tym żadnego sensu, w tych demonstracjach, w tym użalaniu się już nad sobą, bo i tak nikogo to nie interesuje i dlatego podjąłem jakiś tam trud i zacząłem no, na początku konstruować tak krok po kroku jakiś alternatywny ustrój gospodarczy do aktualnego, czyli no, nie opierający się tylko na takiej bezwzględnej władzy kapitału, bezwzględnej władzy pieniądza, tylko opierający się, proszę Państwa, jednak mimo wszystko bardziej na demokracji. No, być może ten ustrój nie będzie pozwalał niektórym ludziom osiągnąć takie szczyty majątkowe, mieć takich pałacy i takich wielkich majątków, bo przewiduję, że w tym alternatywnym ustroju, jaki ja tutaj sugeruję, no to technicznie by się nie dało, żeby jeden miał takie majątki potężne, a drugi żył w takim ubóstwie, nie? A więc tutaj jest to sprecyzowane, że no by były tu takie techniczne kryteria, znaczy to nie było nawet, by nie opierałoby się na tej zasadzie, że jeżeli ktoś przekroczy jakiś próg majątkowy, to ma konfiskatę i tak dalej. No po prostu struktura funkcjonowania tego systemu opierałaby się na tym, żeby uniemożliwiałaby dojść nawet bardzo zdolnym, inteligentnym ludziom do tak potężnych majątków. Uważam, że nie jest potrzebą, żeby niektórzy mieli takie potężne majątki, a inni nie mieli, za przeproszeniem, co do garka włożyć. I na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, i obecny system widzę niestety w zbyt dużym podziale majątkowym, który zmierza do tak zwanej plutokracji, że będziemy mieli, jeżeli tak dalej pójdzie, wąską grupę jakichś oligarchów opływających w majątki,
którzy będą zarządzać pozostałą częścią społeczeństwa, na ogół żyjącą w bardzo niskim standardzie albo po prostu w ubóstwie. No i ten ustrój będzie niejako bardzo zbliżony do feudalizmu, takiego jak niegdyś miał miejsce. A więc nie widzę w tego typu ustroju żadnego sensu, celu. Ja osobiście z takim ustrojem nie zgadzam się. Ja fizycznie nie chciałbym po prostu w takim ustroju żyć, żeby potem w tym jeszcze miały żyć moje pokolenia i tak dalej. To no, na dzień dzisiejszy, jak rozumiem, ograniczenie demokracji poprzez uwarunkowania handlowe. No, proszę Państwa, w krótki, prosty, oczywisty sposób. Przykładowo, ta klawiatura, proszę Państwa, nie? Made in China. Tu może nie będzie widać tej kamerki. No nie, nie, nie zobaczą tego Państwo. Otóż, no, popsuła mi się poprzednia klawiatura. Też. A nie, przepraszam, tamta była oryginalna Della i ten, no ale po prostu już miała swoje lata, się uszkodziła. Byłem dzisiaj, parę dni temu byłem w markecie, po prostu przy okazji robiąc inne zakupy, no, wiedziałem, że i tak muszę się zaopatrzyć w klawiaturę. Szukałem jakichś wyrobów europejskich. Proszę Państwa, nie znalazłem. Były tylko Made in China, Made in China, Made in China. Oczywiście lepsze, gorsze, lepsze, gorsze. No jak już wszystkie miałem do wyboru, China, China, bo China, no to wziąłem po prostu najtańsze, jakie były, bo nie mam zaufania, czy będzie droższy trochę produkt chiński, czy tańszy. Nie mówię, nie chcę dyskryminować Chin. Chodzi tylko o to, jak handel warunkuje nasze życie. Na przykładzie takiej klawiatury, jaką tu Państwu pokazałem, chciałem zademonstrować, że ja wiem, że wiadomo, że jakbym wyszedł z tego sklepu, poszedł do innego, może do jakiegoś sklepiku takiego z elektroniką, jakąś tam właśnie tam europejską, to się wszystko zgadza, ale proszę Państwa, chodzi o sam fakt, że to jest wszystko do czasu. Jeżeli taką politykę przyjmie reszta marketów, to praktycznie za parę lat te sklepiki, do których tylko alternatywnie po złości ktoś, bo zwróćcie Państwo uwagę, ja musiał i stracić i czas, i dojechać tam i tak dalej. Ja nie chciałem kupować chińskiego produktu, chciałem poszukać innego, ale nie chciałem, chciałem europejski, ale nie chciałem w imię idei też objechać pół miasta, żeby znaleźć sklep z europejskimi produktami. Właśnie o dostępność mi chodzi. Handel to jest nie mniej, nie więcej jak dystrybuowanie towarem, czyli jaki dostęp każdy z nas ma do takiego towaru, jakiego by chciał. I jeżeli ten handel będzie w 100% kontrolowany przez wąską grupę interesu, czyli wszystkie markety w końcu się połączą w jeden wielki market, no proszę Państwa, naprawdę nie będziemy mieli wyboru, tylko będziemy mogli kupować tylko i wyłącznie to, co oni nam na tych półkach wystawią. Ja mówię tu już o skrajnej patologii, do jakiej może ewentualnie dojść, ale tak ja rozumiem, to jest moja sugestia, w jaki sposób handel warunkuje demokrację. Nie? Bo my możemy manifestować, możemy różne historie tu tam opowiadać i że tego nie wolno, tamtego nie wolno i tak dalej, ale tak naprawdę warunki stawia ten, kto dystrybuuje dobrami. Dobrami takimi codziennego użytku, czyli ten, kto mi dystrybuuje dostawą wody, dostawą różnego rodzaju innych dóbr, podstawowych dóbr konsumpcyjnych, które ja i tak muszę nabyć, i tak muszę nabyć. Z chwilą, kiedy takie markety wygryzą konkurencję i nie będzie już nawet tych sklepików z europejskimi produktami, no zawsze gdzieś tam wiadomo coś będzie, no ale z chwilą, kiedy by nawet doszło do takiego skrajnego ekstremum, to proszę Państwa, będzie taka patologia, że
nie nabędziemy już po prostu takich towarów, jakbyśmy chcieli. Nie mówię już o tym, że sami jakbyśmy zaczęli produkcję, to nie będziemy mieli możliwości przebicia ze sprzedażą swojego produktu itd., itd., bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Środki masowego przekazu, a więc uważam, że media, czyli telewizja, radio, w zbyt dużej już ilości też jak gdyby są pod kontrolą wąskiej grupy interesu, która kieruje po prostu tym, co uznają, że można wyemitować, czego nie aprobują i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa, no możemy się oszukiwać, możemy tu różne historie opowiadać, ale tak jest. I to jest drugi fundament, który jeżeli będzie kierowany przez bardzo wąską grupę interesu, to tutaj też nie możemy mówić o demokracji. Tu nie ma demokracji. No właśnie tu mam na uwadze wszystkie struktury korporacyjne, które no, znowu wrócę do tych nieszczęsnych marketów, które zaczynają poniekąd produkować, czyli uposażają się w własne fabryki, a więc określają, jaki typ produktu potrzebuje potencjalny taki Kowalski jak ja, czy tam inny, i chcą w własnym zakresie jeszcze wykonywać produkcję, a więc całkowicie wykluczyć wszelką współpracę z otoczeniem. Być jak niezależny byt, który od początku do końca wytwarza produkt, sprzedaje produkt i jeszcze w mediach wszelkiej maści reklamuje ten produkt. No proszę Państwa, no co chcieć więcej? Przecież to jest totalna kontrola nad społeczeństwem. Nie? A więc tu już w ogóle nie można mówić wtedy o jakiejś demokracji. I to są właśnie te struktury korporacyjne, które uważam za bardzo niebezpieczne, za kluczowy fundament zagrożenia demokracji. No i oczywiście edukacja, no jakby nie było w tej edukacji, coraz mniej mówi się, coraz słabiej przedstawia się rzeczywistość, czyli realizm w postaci zanieczyszczenia środowiska. Już nawet nikomu się nie chce o tym mówić, bo to jest już takie jak grochem o ścianę. Nie mówi się o tym, o łamaniu praw człowieka, o wielu takich sprawach. Uczymy tylko młodych ludzi, często nawet jakiejś wiedzy niepotrzebnej w postaci zakuś, zdaj, zapomnij. Nawet już nie mówię, żeby ściśle uczyć się kierunków technicznych, ale to może tylko się odnosi do polskiej edukacji. W każdym razie nie uczy się kwestii humanistycznego spojrzenia na świat. Owszem, są przedmioty humanistyczne, ale to jest jakaś tam archaiczna sztuka, kultura, nijak się mająca do rzeczywistości, do humanizmu tu i teraz, do tego, żeby humanistycznie uczyć człowieka od młodych lat, żeby wiedział najprostszymi słowami, co to jest dobro, co to jest zło, że jak, nie wiem, będzie bił kolegę, no to jest po prostu realnie, faktyczne wyrządzanie poważnej szkody na długie lata, szkody psychicznej mówię, jak będzie tam kradł, to też będzie takie, a takie wyrządzał i sobie szkody, i otoczeniu, i tak. Proszę Państwa, no mówi się o tym, ale bardzo zdawkowo. W tej materii edukacji nie ma żadnej, już nie wspomnę o prawach człowieka i całej reszcie, o wyzysku, jak jest, no nie ma w ogóle tego w oświacie, nie ma, no po prostu. Pędzi ta cywilizacja jak koń na oślep, ale nie ma kształcenia ludzi, żeby byli ludźmi, a nie tylko maszynkami, trybikami w maszynie. No, a więc ten całokształt rozumie, że, no a już w ogóle nie mówię, że tutaj też nie ma zarazem edukowania, żeby dogłębnie tłumaczyć, co to jest faktycznie demokracja, odpowiedzialność za swoje czyny i tak dalej. A więc proszę Państwa, w tej materii po prostu tak w zarysie chciałem też przedstawić, na dzień dzisiejszy według mnie ta struktura nie jest demokratyczna, jest bardzo mocno zagrożona w swoich prawdziwych strukturach demokratycznych, a więc kolektywistyczna demokracja spółdzielnościowa, jak w kolejnych filmikach będę Wam opisywał, no jest alternatywą do tego, co tutaj właśnie wymieniłem. Proszę o sugestie na tego samego maila, co zawsze, sugestie kds@wp.pl. Za poświęconą uwagę
Dziękuję. Jeszcze raz proszę sugestie, opinie na mojego maila. Dziękuję bardzo.